to zrobić, jeśli masz ochotę na coś słodkiego? To szaleństwo. Po prostu nie możesz sobie wyobrazić dnia, żeby nie zjeść ciasta, buleczki lub jakieś słodkie przekąski. Znak równości możesz postawić pomiędzy uzależnieniem od cukru, na przykład przy uzależnieniu od alkoholu, nikotyny czy narkomanii. To są deficyty, które twierdzą, że brakuje mikroelementów, witamin, różnych składników odżywczych. Jeśli masz uboką dietę, masz maloblonniki, jeśli twój przewód pokarmowy nie pracuje prawidłowo, to wtedy będziesz mieć ochotę na słodycze. Jest to całkowicie udowodniony fakt, że na przykład twój poziom żelaza jest niski. Przy niedoborze żelaza albo niskim poziomie hemoglobiny, to będziesz mieć cały czas uzależnienia, patologicznym ochotę na słodycze. Dopóki ty lub ja nie podniesiemy poziomu żelaza i hemoglobiny, to zawsze będziemy odczuwać jakieś. I to, co zawsze mówię, śniadanie to jest podstawa, ono musi być najobfitsze z całego racjonu, tak? I śniadanie musimy zjeść od razu po przebudzeniu. Mamy na to godzinę lub półtorej. I wtedy będzie wszystko działać sprawnie.